Faraon Khufu ujawnił swoje plany, a ludzi ogarnął strach. Faraon przeklina twoją rodzinę, bo chociaż mianowano cię nomarchą, to jesteś oskarżony o kierowanie budową dotychczasowych piramid. Faraon chce spocząć wśród wielkiego kompleksu piramid na nizinie obok miasta Rostia. Jego sarkofagi mają być wykonane z litego granitu, a barka z drogocennego libańskiego cedru. Obok piramidy Faraona ma powstać mniejsza, dla Kafry, jego syna, który dorównuje mu bezwzględnością, lecz nie umysłem. Kafra również żąda, by jego oblicze było uwiecznione w skale wykutej na podobieństwo Sfinksa, ociele lwa i obliczu człowieka. Aby móc prowadzić prace budowlane zakrojone na tak szeroką skalę, musisz założyć osadę w Rostii. Chociaż będzie to wielkie wyzwanie, a warunki skrajne, twoim jedynym celem jest doprowadzenie projektu do końca. Zostanie ci dostarczony biały piaskowiec, lecz w niewystarczającej ilości. Resztę musisz dokupić z własnych funduszy. Faraon powierza ci jednego ze swych królewskich nomarchów i trzy zadania. Musisz wykazać się wielkim poświęceniem i osiągnąć sukces, nie zważając na koszt. No niezłe tutaj warunki sobie faraon postawił. Trzy monumenty do wybudowania. I mamy mało kasy na początku, te 10 tysięcy szybko zniknie. Możemy kopać tylko i wyłącznie ten kamień. Nie możemy wapienia kopać, które będzie wymagane do monumentów. I może być ciężko. Myślę, czy by się osadzić najpierw tu, czy tu. No zrobimy tu i chciałem coś spróbować. Tak inaczej to rozplanować tą budowę. A mianowicie... to jest 3 na 3. Jak mam powiedzmy... sekundkę. Chcę coś takiego spróbować zbudować. Taki inny, powiedzmy, layout, nie? Nie, to tu nie może być. Zawsze budowałem taki sam i trzeba coś nowego w końcu wymyślić. Widziałem kiedyś taki layoutik, pamiętam. I mi się bardzo spodobał. Taki sympatyczny nawet. No, coś takiego. Mi się podoba. Powinno coś takiego wystarczyć na razie. Tutaj podepniemy od razu te chatki od polowań. Myślę, że trzy wystarczą zdecydowanie. Tutaj wepchamy spichlerz. Jakiś podstawowy architekt z jednej, z drugiej strony. Czekajcie. Erchos, coś mi myszka. Zjeżdża z biurka, no trudno. Okej. Tutaj jeszcze damy potem ogrody, ale na razie nie chcę marnować na to kasy. I tutaj zrobimy coś takiego. Tutaj możemy chyba postawić... nie możemy, trochę źle postawimy tą drogę. Tu postawimy... pawilon. I tutaj będzie przejście do następnego takiego samego miasteczka, w którąś stronę, nie? Myślę, że to będzie fajnie działać. A gdzieś tu damy. Okej, jak już mamy paru mieszkańców, tutaj pasowałoby jak najszybciej zająć się wydobywaniem klejnotów. A to dlatego, że będziemy potrzebować kasy. I faraon, z tego co pamiętam, będzie wymagał od nas wysyłki kamieni drogocennych. Jak nie wyślemy, to będzie kiepsko, nie? Pewnie się zdenerwuje chłopak. To jest w ogóle droga. Można postawić? Można. Postawimy... patrz... kopalnie. No dobra, no cztery.
Podepniemy tu drogę. Czekajcie, czekajcie. Standardowo tutaj walniemy cztery domki. Zbuduję później chyba jakąś osadę, tak myślę, tak planuję. Tutaj damy drogę. Tutaj od razu magazyn na... jak to się nazywa? Gems, czyli klejnoty, i jeden na dobra luksusowe, które będą tu. Tutaj, okej. Okay. Jeweler, tak na początku ze dwóch myślę, że wystarczy. Żeby jakiekolwiek ilość się tam przetwarzała, nie? Pasowałoby tu dorobić dok, minimum jeden. Czemu tu nie możesz postawić? Możesz. Okej. Okay. Blokada drogi i od razu podepniemy to do tej głównej. Coś takiego. Mogą przejść? Chyba mogą. Mam nadzieję. I przyspieszymy rozgrywkę troszeczkę. Mam nadzieję, że mi się nie zawalą te kopalnie teraz. No, ten architekt musi tu chodzić. O Boże. O tym mówiłem. Oj, za wolno tu przyszedł. Patrzcie, teraz dopiero wyszedł cwaniak, no. No cóż. Ale możemy je odbudować, nie? Jak tu jest z tymi? Czemu ty się nie rozwijasz? Czyli damy ci świątynię do Ra i do ptacha tutaj. Nie wiem jak sprawdzić, który bóg jest ważniejszy na danej mapie. Nie mam pojęcia. Nieistotne. Domki się powinny rozwinąć, a na te fajne. Trochę im tu, powiedzmy, brzydko. Ale to na razie nie przeszkadza nam. Stawiamy magazyn z tymi dobrami luksusowymi. No, odkładają już tu coś. Pasowałoby otworzyć jakikolwiek... Czekajcie, czekajcie. Tu! Możemy sprzedawać te dobra luksusowe. Eksport. Jakiekolwiek nadwyżki. No. Patrzcie, kupują. Bardzo dobrze. Czasem będzie lecieć. Super. Wstawimy więcej tych jubilerów. Trochę taki overkill mam wrażenie. A może wyrobią? Nie mam pojęcia. Dobra, mamy jakieś tutaj przychody, nie? Może to pomoże. Może to będzie stabilne. Takie ładne miasteczko, nie? Fajnie wygląda. Według mnie. Jedzenia nam wystarczy. Co wam? A, i rozrywki nie macie przecież. No dobra. A, i szkoła tańca się tu nie zmieści przecież. No, to się zmieści. Nie kostnica, nie? Physician, czyli doktor. Tu też damy. Nie będziemy im malarii sprowadzać na głowę, nie? Też. Tutaj. I tu. No, kupują te dobre luksusowe. Kasy też mamy sporo. Fajnie. Zrobimy sobie pałac. O, tutaj. 10% bezrobocia, 4% bezrobocia, no niezbyt dużo, ale możemy się zabrać za następny taki jakby plac do budowania, nie? Mieszkalny, o, to jest dobre słowo.
Tutaj będą domki. Kąt tu. Takiego. Pyk. Nie wiem, podoba mi się ten layoutik, jest taki przyjemny dosyć. I mam wrażenie. Stawimy tutaj, o kurde. Źle postawiłem, bo wody tutaj nie będzie przecież. Ale to zrobimy jakoś, prawda? Będzie działać. Będzie pan zadowolony. Bo tutaj zrobimy kapliczkę do Ra. Będzie działać. Nie przemyślałem tego niestety. Tutaj damy blokadę drogi. Żeby oni mi z jednego miasta nie przechodzili na drugi. Koniec. Standardowo wszystko tutaj dajemy. Jeszcze apteka, nie? No, damy tutaj. Bazar. I jeszcze damy bogów. Bardzo się gniewają. Tak, jest zły. Zrobimy coś takiego, bo nas stać. Damy tutaj świątynię jakąś. I radamy jeszcze. Tutaj gdzieś. Tak ciasno zrobiło tutaj. Kolejny szlak bym otworzył, żeby więcej tego sprzedawali. Dobra, wy chcą gemów, czyli kamieni. Nie eksportuj, czekajcie. To. Bierz zasób. Tam 1000 chyba nam trzeba było. 4. 8. Już. Wysyłamy, wyłączamy zbieranie zasobów. Kasa jest. Tutaj chciałbym. Nie kamień, tylko właśnie to. I tu przejadą. Powinni, mam taką nadzieję. No, coś takiego. Zaraz im znajdziemy robotę, bo tam widzę już, że problem z zatrudnieniem. Policję trzeba dać. Tu. I tu też może być. 32%, dobra. Budujemy szkołę żonglerki, szkołę tańca tutaj na środku i zaczniemy. Zbuduję kilka obozów pracy, żeby zaczęli czyścić jakby teren pod piramidę. Musi być przy wodzie niestety. Może być tu. Jedna świątynia, jedna piramida, sfinks mamy. Gdzie chcemy dać sfinksa? Myślę, że tu może jest, tu jest dobre. Dobre miejsce i mała piramida. O, tu. Może być. Myślę, że będzie działać. Nowy szlak handlowy jest otwarty. Żeby coś takiego, żeby tu się dało postawić estradę. Okej. Okay. Działa. Plaza. Oj kurde. Trochę mnie to kosztowało niestety, ale to nic. Jak tam 21% dalej. To wygląda. Wiozą te kamienie. Znowu zbieramy zasób. Czekajcie.
Jak tam bogowie krzyczą na mnie, no powiedzmy, że są szczęśliwi. Jeszcze damy temu Tachowi jedną świątynię. Bo on tu jest chyba ważniejszy na tej mapie akurat. Jaką by robotę im dać? Poprawimy wskaźnik kultury. Czyli dam szkołę żonglerki. Dentysta niech będzie tu i tu. Co ty bym mógł... O, wiem, co jeszcze musimy zrobić. Będą nas atakować w tej misji. No, i zrobimy jakieś obronne tutaj. O kurde. Zrobimy jakieś wojsko, pasowałoby. Tutaj zrobimy taką odnogę do wojska. Tyk. To i to. Chcemy tak, rekrutera przede wszystkim. Tutaj. Chcemy akademię. Chcemy fort, tylko nie mam pojęcia, gdzie, z której strony oni będą nas atakować. Także zrobię... Raz... I dwa na razie, myślę, że wystarczy. Tutaj damy dwa domki. No cztery. No, 14% bezrobocia, jeszcze damy... Porce podatkowego tutaj wciśniemy gdzieś. Ładnie to miasteczko wygląda, tak mam, takie mam wrażenie. Nie jest tragicznie. No, zapomniałem o tym. Dobra, wyłączamy zbieranie zasobów. O kurde. To cwaniaki. Tyk. Dobra, jak bogowie. Ten ptak jest dalej zdenerwowany. Ale... To trzeba wziąć. To trzeba zdecydowanie wziąć. Tą miedź. Bo zrobimy sobie z tego całą armię. Weaponsmith, czyli później. Powolutku będziemy sobie robić tutaj port piechoty, który jest zdecydowanie lepszy. Gdzie go dać? Więcej... O, tu go damy. Akceptuj. Nice. Super. Jak na 9% bezrobocia wysłałem wszystko? Wysłałem. A, wiem, co chciałem zrobić. Chciałem zrobić kompleks świątyń. O, się zmieści? Zmieści się. Super. Nie chcę tutaj drogi. W tych dwóch kratkach nie chcę. Plaza. Jaki ładny plac się zrobił, widzieliście? Super. Tutaj damy kapliczki do... Ra na przykład. A, czyli to się zawali, bo tu nie ma architekta. Nie ma dostępu do drogi w tym miejscu, no niestety. Tutaj jest już wyrzeźbione. Czyli wystarczy tylko kopać kamień i importować wapno. Wapień, wapno, to chyba są dwie różne rzeczy, nie? Nie jestem pewny. Jak tam bezrobocie? 3%, czyli taka, tak stabilnie. To kupują od nas, super. Jest kasa. Chcę sprawdzić, czy Ra będzie na tyle łaskawy, że zwiększy nam koszt tego, dóbr luksusowych, ogólnie rzeczy, które będziemy sprzedawać o 50%, to jest bardzo dużo. Takie dobra luksusowe kosztują 150 za 100 sztuk, tak malutko.
No słaby jest ten przelicznik, nie? Jest bardzo słaby. Prawie dwukrotnie mniejszy od kosztu, jakbyśmy kupowali te dobra luksusowe. No, za następne 12 miesięcy. Czyli... A nie, będziemy kupować. Dobrym pomysłem byłoby teraz kupienie... kupowanie tego wapienia, nie? Tutaj zrobię drogę, która będzie prowadziła aż tu. I będziemy stawiać gildię powoli. Jedną gildię na pewno cieśni. Tutaj będzie magazyn na drewno. No tak, 1/4 myślę, że wystarczy. Import. Na pewno nie 2000, no tak. 400 powiedzmy. Tutaj blokada drogi. Trzeba pracowników. Słuchajcie, czy ja tu upcham taki kwadracik kolejny w tym miejscu? Możliwe. Spróbujemy. Nie to. Ta duża statua powinniśmy upchać, takie wrażenie. Grody. I domki. Może im się tu chyba nie podobać, nie? Przez te obozy pracy, ale to je przesuniemy najwyżej. Powiedzmy... No, gdzieś tu. Źle. Bo tu nie będzie dostępu do drogi. Chcę tak pomyśleć plus minus, jak to zrobić. Skąd ty się tu wzięłaś? To miasto jest fantastyczne. No raczej, że jest fantastyczne, no ja myślę. Pyk. Tyle powinno wystarczyć. I jeszcze z drugiej strony robimy gildię kamieniarzy. Czyli tak, tutaj stawiamy to, 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 na pewno też aptekę i doktora. Prawnie to idzie, mam takie wrażenie. I jeszcze bazar trzeba tu dać przecież. Tu się upcha. Świątynia Ra. I... Świątynia Ptacha. Jak tam lubią nas, czy tak nie bardzo? Ten ptach jest taki średni. No, przyniesiesz tutaj jedzenie jakieś? Atakują. No będą tradeować więcej, kupować więcej niż wcześniej. Super. Powolutku. To tak przynosi to jedzenie, ale tak... Nie wiem, czy nie dobudować więcej tych... Atak myśliwych. Oni nie chodzą tu polować przypadkiem tak daleko? Nie, dobra jest. Tutaj chodzą polować. Dobra, ten tu robi... O, on tu będzie budował takie... Czy nie mogę się skupić przez tą armię, tak boję się trochę. On teraz będzie budował tutaj rusztowania. Wszyscy kamieniarze będą mogli... Będą mogli co?
będą mogli wykonywać swoją pracę, o tak powiedzmy. W ogóle ten odcinek możemy zadedykować Mozartowi. Najwierniejszy widz w tym momencie, chyba jedyny. I fajnie. Kamień. Kamień. I tutaj limestone. I ustawimy tutaj kopalnię zwykłego kamienia. Słuchajcie. Żeby to miało sens jakikolwiek. Na razie tyle. I czy ja chcę tu dostawić? Tak, chcę zdecydowanie dostawić tutaj jakiegoś architekta i strażaka. Tutaj też pasowałoby dobudować jeszcze więcej. To będzie masa tego kamienia potrzebna. Także możemy się śmiało budować duże ilości tylko kopalni. Łe, tutaj tak naokoło dziwnie. No cóż. Postawimy tu aptekę też. I doktora. Niech on sobie tu chodzi. Za miesiąc zapiszemy sobie grę. Powiedzmy jak. Red. No mamy już taki save nawet. Tak, ale nadpiszemy ten plik. Ten save, czemu by nie? Niepotrzebny nam jest tamten przecież, jak już przeszliśmy misję, nie? Gdzie? Tutaj nas atakują. Ile ich jest? Mało chyba. Jak się nazywają? Sahoser? O, Abdullah jest nawet. Hayai? Bafiti? Potężni są. Trzeba więcej pracowników. Ile nam trzeba Co tu się dzieje? Jemy więcej niż jesteśmy w stanie wyprodukować, no. Gdzie jest choroba? Tutaj, no to damy aptekę tutaj. No wy nie zwozicie tego kamienia w to miejsce? Przepraszam bardzo. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. To mielibyście tutaj tego nie zwozić. O, tu nie ma dostępu, w tym miejscu nie ma dostępu. Kamieni mamy aż nadto, w sensie tych gemów. Tak, bogowie, no, powiedzmy. Robimy festiwal do Ra. Popatrzcie, możemy ich wysłać na luzie. Dobra, i musimy importować ten wapień, nie? Zrobimy 50. Tu wyrabiasz? Zostawimy jeszcze jednego cieśle. Niech oni to szybciej robią. Your city is safe for now. For now, nie? Jejdź. Wszyscy tutaj są nieprzyjaźni. Stawimy... coś? Czemu by nie? Tutaj damy... krokodyla. Postawimy kapliczki do jakiegoś ptacha. Żeby miejsce wykorzystać.
Co, kliknąłem ten import? Jest za dużo tutaj statków, trzeba kolejny dok. Raz i dwa, zdecydowanie trzeba. To się jakoś odciąży. Powiedzmy. Faraon chce dobra, bardzo dobrze. Proszę bardzo, panie faraon. Dobra, mała piramida się buduje. Patrz, jak wystartowała. Trzeba więcej pracowników. Aż tak? Gdzie się zapaliło? Tu? Naprawdę? Co tu było? Aha, no spokojnie, czekajcie. Raz. Dwa. Tak? Więcej jedzenia niż produkujemy. Co wy za głupoty gadacie? To na kamień. Jeszcze jeden. To było tu. Za 11 miesięcy nas zaatakują. Ups. Zużymy to. I tutaj też zbudujemy taką malutką osadę, chyba że tu, chociaż nie, tutaj jest wojsko. Nie chcę tutaj budować osady. Tutaj no, po drugiej stronie miasta rzeki zbudujemy. Tak, takie mniejsze. Ogrody. Cyk. To miasteczko będzie miało taką swoją produkcję jedzenia, powiedzmy. To znaczy, buduję tutaj spichlerz, gdzieś tutaj jakiś bazar, źródełko wody. Tych odpolowań. Lekarz, co tu jeszcze? Apteka i dentysta. I po jednej świątyni tu. I tu. A, jeszcze przecież trzeba to. Raz, dwa, trzy. Nie to. To był policjant, tak? Policjant i tutaj jeszcze damy radę upchać. O, mamy coś wysłać? Nie zauważyłem. Czekajcie, które są kobry, czyli chcemy wysłać krokodylów. Co, nie idziecie na wyprawę? Czekajcie, jak to zrobić? Chyba idą, dobra. Nie zauważyłem tego, opatrzcie. Złodzieje. Muszę udać się. Biorę to, czego chcę. Nie próbuj mnie zatrzymać. O tyś. To za śmietniki. Nie ma takiego, skąd oni tu idą? Ton, halo, policja. No, chyba nie dotarli do naszego złota, takie mam wrażenie. Kamienia mamy dużo. Tego wapienia jest mało. Czekamy na ładunek, który ma być dostarczony na nasz statek. Czemu to tak powoli? No, nie ma tego wapienia, kurde, wolno to idzie. Czekamy na ładunek, który ma być dostarczony na nasz statek. Na nasz statek. Dobra, teraz to w sumie tylko wystarczy czekać, takie mam wrażenie.
Naprawdę? Kurde, poginęli tu. Ryzyka. Przestępstwo. W którym miejscu tu się przestępstwo robi? Zaraz to się naprawi. Tu. To złapie go? Tak, nadzieję się na niego. Zabił go. Klepał go pałą. Oni tu skończą ten Sfinks. Ten monument będzie bardzo mały. Za miesiąc będą. Będziemy się klepać z nimi. A, z drugiej strony przyszli dzbany. Jaka szkoda. Dobra, no wyślemy im więcej tego wojska na pomoc. Wyślemy im tych i tych. Dwie armie w sumie wysłaliśmy. Myślę, że to wystarczy. Mam nadzieję. No nie będziemy mogli handlować przez wodę. Sfinks skończony. Fajnie. W którym miejscu? No to tutaj damy, jak bezrobocie, 9% jesteśmy w stanie tutaj dać. Coś takiego. Jak bogowie. A może być. Możemy polepszyć ten ołtarz i... I tutaj środek. Kurde, no chciałbym więcej tego wapienia. Ktoś tu... Ci jeszcze sprzedają wapienia, mogę... więcej tego... powiedzmy wykorzystać. Tu jeszcze, ale to nic. Ludzie są strasznie zadowoleni z ciebie. No to bardzo się cieszę. Jak to nie ma? No ma, ja ci zrobię, patrz. Żongluj sobie, koleś. Co, nie idzie? O, przyszedł, żongluje już. Co? Ja tam prawie całą armię wysyłam. I oni się tam wywalają na głupi ryj. Ja to robię więcej w takim razie. Fort. Łucznicy raz. Łucznicy dwa i trzy. To wyślemy im kurde tyle. To możemy im wysłać jak najbardziej. Mięsko. Tutaj pożar, naprawdę? Teraz sprawdzimy na tym widoku. Jak tu się pożar zrobił, to ja nie wiem. O kurde, z której strony nas atakują? Słuchajcie, idziemy tam. Tylko ja zakończę tutaj odcinek i resztę sobie zrobimy w następnym.